Hej, hej, witajcie, z tej strony Luś. Witam was w kolejnym materiale, który wchodzi w skład naszego nowego hashtagu Droga do sezonu czwartego. Oglądajcie do końca, bo warto, i subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Wczoraj premierę miał najnowszy odcinek sezonu trzeciego o nazwie Desperada. Dzisiaj bierzemy pod lupę zachowanie głównych bohaterów, ich wielką miłość do drugiej osoby. Dlaczego? A dlatego, że ich zachowanie było nieodpowiednie względem pewnej osoby i ukazało nam, jak oni są naprawdę zaślepieni miłością. Tak, dobrze słyszeliście, zaślepieni miłością, która w ich przypadku buzuje niemiłosiernie, jak charakter Dusu w odcinku Reflektor. Moi drodzy, chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak Marinette jest niezrównoważoną emocjonalnie dziewczyną w odcinku Desperada i jednocześnie nie patrzy na osoby, a w tym przypadku osobę, którą może takim zachowaniem skrzywdzić, nie wiedząc nawet o tym. Adrien też ma tutaj klapki na oczach, ale na spokojnie, zacznijmy od samego początku. Wiecie, jak w niektórych momentach ona sama jest zafascynowana bratem Juleki, prawda? Tam, gdzie nie ma blondyna, tam zastępuje go Luka. I tak było na początku Desperady, do czasu, gdy Adrien nie przylazł w odwiedziny ze swoją osobą towarzyszącą i jedną z największych rywalek Marinette, Kagami. Jej mina, zachowanie, lekki dołek mówi nam wszystko, ale wystarczyłoby Adrien ją zauważył i pomachał. Wtedy z lekkiego dołka zasmuconej miny przeradza się wielkie zakłopotanie, które obróciło się o 180 stopni, jąkanie i chęć przywitania się ze swoją jedyną miłością życia, nie patrząc nawet na osobę, którą po prostu zostawiła. Jak gdyby nigdy nic, a przed chwilą dobrze się bawili. No, przykre naprawdę, ale cieszę się z zachowania Kagami, która raczej tym pytaniem chciała utrzeć nosa Marinette. Wprost zapytała, czy przyszła tutaj na próbę swojego chłopaka. Wiecie, kogo Kagami miała na myśli i wiecie, co sama Marinette odpowiedziała, prawda? No, nic nie odpowiedziała, bo z takiego zakłopotania, z którego ciężko raczej było wyjść, uratowała ją tylko i wyłącznie sytuacja. Zawołała ich mama Luki. Chociaż słysząc to, co Marinette odpowiedziała Ali, że Luka to tylko przyjaciel, to śmiem stwierdzić, że Marinette i Adrien faktycznie do siebie pasują. Sorki, że tego wcześniej nie widział. Dalej było jeszcze gorzej. Jughead szukał kompana do swojego zespołu i z tego, co ja zauważyłem, Marinette nie za bardzo zrozumiała przekazu Ali, która za wszelką cenę chciała, by ona poleciła Lukę, a nie Adriena. Gdy Jughead powiedział, że chciałby kogoś z gitarą, nadzieja mi powróciła, bo jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, ale gdy zobaczyłem, jak Marinette prosi Lukę o podarowanie gitary Adrienowi, to zrobiłem taką samą minę jak Ali. Naprawdę. Nie wiem jak wy, ale mi się strasznie szkoda zrobił Luki. Nie wiem jak wam, ale on raczej się tym nie przejął i patrząc na jego zachowanie powiedział: okej, spoko, przecież wiem, że Marinette jest zakochana w Adrienie, więc czemu by jej w tym nie pomóc? Ech. Mamy walkę z Desperadą i przechodząc do sytuacji w kanałach, w której widzimy Biedronkę wraz ze swoim ukochanym Adrienem i tylko przyjacielem Luką, postanawia ona użyć szczęśliwego trafu, który sugeruje jej, by ta poszła do mistrzów w celu wzięcia nowego Miraculum dla osoby, która pomoże jej w walce z Desperadą. Jak wiemy, wybiera ona Miraculum Węża. Mistrz Fu mówi jej, że osoba używająca tego Miraculum musi być wystarczająco mądra, ale ona gwarantuje mu, że zna idealną osobę i nie może uwierzyć, że wcześniej o niej nie pomyślała. Wiecie, kto dostał Miraculum, prawda? Adrien. Czyli tutaj mamy kolejny pokaz zaślepionej miłości względem Adriena, która jest w stanie podarować mu Miraculum, nie patrząc na wszystko inne. Adrien też nie jest lepszy, bo tak jak wspomniałem, ma klapki na oczach i nawet rzekł się przez chwilę Plaga i samego swojego prawdziwego alter ego, bo jego ukochana Biedronka stwierdziła, że jest najlepszym facetem do tej właśnie misji. I tutaj można powiedzieć, że ship Ladrien, tylko że w takim innym przypadku, bo to ship Lapik, coś takiego. Ale wiecie, o co mi chodzi. I teraz, moi drodzy, słuchajcie uważnie. Adrien w kostiumie wężowego bohatera, który kocha się w Biedronce i jednocześnie może jej pomóc w walce ze złoczyńcą. Marinette w stroju Biedronki, która kocha się w Adrienie i któremu podarowała Miraculum Węża, który stał się Aspikiem, by pomógł jej w walce ze złoczyńcą. Pamiętacie, jaki napis pojawił się wam na ekranie przed głównym tematem odcinka? Skazani na porażkę. To było pewne, to się nie mogło udać, bo ten schemat postaci i bohaterów, jaki teraz widzicie na ekranie, gryzie się ze sobą. Dlaczego? A dlatego, że tutaj pierwsze skrzypce w ich przypadku grała miłość. Zaślepiona miłość, która przeszkadzała im pod każdym względem. Sami widzieliście, ile razy Aspik cofał się w czasie, by ratować swoją Lady, prawda? Same pytania do niej, podarowanie róży, co jest akurat miłym gestem, ale jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, to było skazane
na porażkę. Fajnie, że Adrian w końcu doszedł do wniosku po iluś tam razach, naprawdę sporo było tego, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, że to nie ma najmniejszego sensu i zrzekł się tego Miraculum. Przypadek czy nie, Luka pojawił się w tamtym momencie, dostał Miraculum, przemienił się, by pomóc bohaterom w pokonaniu Desperady. I tak jak Mistrz Fu powiedział, osoba używająca Miraculum Węża musi być wystarczająco mądra, a Luka do tego Miraculum nadaje się najlepiej. Swoimi największymi atutami, spokojem, opanowaniem, doszedł do tego, jak pokonać Desperadę. Udało się. Fakt, po dużych wpadkach, jakie miały miejsce wcześniej przez głównych bohaterów, ale liczy się efekt końcowy. Moi drodzy, co o tym wszystkim myślicie? Co myślicie o zachowaniu głównych bohaterów? Jak wiecie, w tym sezonie mieliśmy parę odcinków, w których Marinette pokazała swoje takie, a nie inne zachowanie i zauważyłem, że wielu z was to odstrasza, patrząc na komentarze na grupie bądź pod filmami. Ale tak się złożyło, że ostatnio tak bardzo się to wszystko kumuluje ze względu na to, że odcinki są emitowane niechronologicznie, no i mamy takiego pecha. Ale okej, jestem w stanie stwierdzić, że jeśli Desperada wyszłaby prędzej przed wszystkimi odcinkami, w których zachowanie Marinette było nieodpowiednie, to może byśmy je zrozumieli. No dobra, trochę mniej u Marinette, bo jednak naprawdę to jest mega wielki problem, o której zaraz powiem. Tak na przykładzie samego Adriana, można powiedzieć, jego można w jakimś stopniu usprawiedliwić. Źle zrobił, fakt, ale tak działa ta młodzieńcza miłość. Jednak zaślepiona, bo kocha się w Biedronce i zrobiłby dla niej wszystko, i zrobił to, co zrobił, ale fakt, opamiętał się i mam nadzieję, że przemyśli swoje całe zachowanie, które już raczej miejsca mieć nie będzie, ale kto wie, co tam w głowach naszych bohaterów. Nie wiem, co ja bym zrobił, jakbym był na jego miejscu, ale myślę, że w jakim stopniu pozwoliłoby mi to, albo nam, zrozumieć takie, a nie inne jego zachowanie. A co do samej Marinette, tak jak powiedziałem, niezrównoważona emocjonalnie młoda dziewczyna. Widać, że stojąc między Adrianem a Luką ma naprawdę ciężko, to tak jak być Jedi. Jest się po dobrej stronie mocy, ale jednak ciągnie do tej złej. Wiem, że to co teraz powiem może być dziwne, ale dajcie jej szansę. Szansę na zmianę, która za niedługo przyjdzie. Cały sezon trzeci może być dla niej katorgą, jeśli chodzi o uczucia i dlatego jest tak, a nie inaczej. Nie wiem również, co ja bym zrobił, jakbym był na jej miejscu, w jej wieku, gdzie człowiek stoi pomiędzy dwiema osobami, do której coś się mega czuje, a do drugiej niby też, ale jednak ta pierwsza miłość wygrywa i jednocześnie być atakowanym przez inne osoby, które polują na tę właśnie jedną osobę, w której jest się mega zakochanym. Zapewne w sezonie trzecim jej zaburzenie emocjonalnie osiągnie apogeum i wam też się to zapewne nie spodoba, z różnych względów, ale od sezonu czwartego myślę, że ta dziewczyna się ogarnie. Może nie aż tak bardzo, ale powoli będzie wszystko szło w dobrą stronę. Naprawdę, postarajmy się wejść w jej osobę i stanąć na tym wszystkim, na czym ona stoi. A może uda nam się zrozumieć, dlaczego jest takie, a nie inne zachowanie. Napiszcie w komentarzu hashtag lapik, a przypnę wam serducho i dajcie znać, czy podobał wam się odcinek Desperada i co powiecie na temat zachowania głównych bohaterów. Dzięki wszystkim za obejrzenie, subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić moich następnych materiałów. I zapraszam na moją facebookową grupę Pędzelki Lukusia, a teraz się z wami żegnam. Do następnego, bye bye.